Drodzy, chcę kontynuować ten, myślę, bardzo ważny list. Ktoś może powiedzieć, no człowieku, ciągle mówisz o tym cierpieniu. No, y, tak jakby nie było innych tematów, ale jak pamiętacie, pierwszy list Piotra jest napisany w związku z cierpieniem, przez jakie chrześcijanie przechodzą. Ma być taką zachętą i pocieszeniem dla każdego, Bożego dziecka, które zmaga się z różnego rodzaju cierpieniami, doświadczeniami, pokuszeniami w swoim osobistym życiu. I ten list Piotra uświadamia nam, że życie chrześcijanina związane jest z cierpieniem. Nie dlatego, że Pan Bóg chce tego, ale dlatego, że jest to. Taka konsekwencja, wyraźna konsekwencja naśladowania Chrystusa, że ci, którzy idą za Chrystusem, którzy naśladują Chrystusa, siłą rzeczy w tym nieprzyjaznym dla nas środowisku, jakim jest ten świat, będą odrzuceni i będą prześladowani. I Piotr, mając to na uwadze, tą świadomość, Daje zachętę Kościołowi, zachętę wierzącym. Bo przecież mogliby pomyśleć, że skoro nawróciłem się do Jezusa, no to teraz, mając Bożą ochronę, to właściwie teraz moje życie będzie takie jak po autostradzie. Miłe, spokojne, wygodne. Ale okazuje się, że od momentu, kiedy się nawróciłem, to napotykam na różnego rodzaju trudności. Więcej, czasami dochodzi do tego, że moje życie zostaje zagrożone. Tak jak tutaj modliliśmy się o prześladowanych, czy słyszeliśmy na samym początku, że ktoś, będąc w więzieniu za wiarę w Jezusa Chrystusa, tam w więzieniu doświadczał pocieszenia. <laughs> Okazuje się, że, że, jest zupełnie, że jest zupełnie inaczej. I apostoł Piotr mówi, Miejcie takie właściwe spojrzenie na Waszą rzeczywistość. Że w momencie, kiedy oddaliśmy nasze życie Chrystusowi, nie dzieje się nic złego, kiedy doznajecie różnego rodzaju doświadczeń, odrzucenia, wyśmiania. A nawet kiedy Wasze życie może być zagrożone, że nawet najbliżsi nie są w stanie Was zrozumieć. Bo nie dzieje się to dlatego, że Pan Bóg ma coś przeciwko wam. Bo oni mogli może pomyśleć, że może Bóg się gniewa i dlatego tak jest. Albo zgrzeszyli i dlatego tak jest. Ale Piotr mówi nie, 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 to jest zupełnie z innego powodu. 16 razy w różnym kontekście w tym liście używa słowa cierpienie, ból Doświadczenie, pokuszenie, próbę, bo, bo pokuszenie też jest dla nas cierpieniem, zmaganiem. Prawda? Jeżeli zmagasz się i, i jesteś kuszony do tego, aby, aby pójść w niewłaściwym kierunku, zrobić coś niewłaściwego, to musisz się zmagać, aby się temu, temu przeciwstawić. I Piotr mówi do chrześcijan. Będąc, mając na uwadze to, co dzieje się w Rzymie, przed jakim wyzwaniem stanęli chrześcijanie, jak drogo, właściwie musieli nie, wielu z nich życie położyć swoje i swoich bliskich dla zachowania wiary i wierności przy, przy Panu. Tak więc ten list wręcz jest zachętą do tego, nie bój się cierpienia. Bądź tym, który. Znosi cierpienie, ale w sposób Boży, w sposób właściwy. Piotr tutaj ostrzega: nie cierpcie jako złoczyńcy, jako złodzieje, zabójcy, wtrącający się do cudzych spraw. Mówi: To żadna chluba w tym momencie, żadna nagroda w tym, w tym, w tym, w tym momencie. Ale jeżeli cierpicie ze względu na imię Jezusa Chrystusa. To to przynosi Wam chwałę, to jest Waszą chlubą, to jest coś, za co spotka Was też nagroda i pochwała. I mówiliśmy, że tutaj te cierpienia są różnie rozłożone. Jest to cierpienie, doświadczenie, żeby nasza wiara mogła być wypróbowana i sprawdzona. Bo jak mo mogę być sprawdzony? Moja wiara, i moja wierność, i moje trwanie przy Bogu, jeśli nie jestem poddany różnego rodzaju presji z powodu imienia Jezus, z powodu Bożego Słowa. I dopiero kiedy jestem pod presją, kiedy jestem po, przed wyborem być wiernym Panu, słowu czy też nie, w tym momencie moja wiara jest i wierność wypróbowana. W tym momencie powiem Wam tak: samo cierpienie nie, nigdy nie jest nazwane błogosławieństwem. Cierpienie nie jest nigdy czymś przyjemnym, ale wytrwanie w cierpieniu, zwycięskie przejście przez cierpienie, wtedy to staje się błogosławieństwem. Bo cierpienie, przez które przechodzimy, ono wykazuje, czy ja jestem we właściwym miejscu, trwam wiernie przy Bogu, czy też nie? I dopiero zniesienie, znoszenie, właściwe znoszenie doświadczenia, prób, pokuszenia i cierpienia jeśli je zniosę, to wtedy to jest moją chlubą nie wstydem, ale chlubą. I wtedy dopiero mogę się chlubić, bo czasami wielu ludzi myśli, że samo cierpienie będzie ich uszlachetniać. Nie. Jeśli w tym cierpieniu zachowuje się w sposób niewłaściwy, niepodobający się Bogu. Popatrzcie, Jezus jest tutaj za każdym razem przykładem w kilku miejscach tego listu jest napisane, że Chrystus cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwy. Kiedy mu złożeczono on nie odpowiadał złożeczeniem. Czyż to nie była próba, wyzwanie, że kiedy Jezusowi złożeczono, kiedy oskarżano go fałszywie, aby on czyż nie był prowokowany, aby oddać tym samym Jezus był poddany wszystkiemu z wyjątkiem grzechu. Jezus był wypróbowany, bo był kuszony przez diabła, był atakowany przez ludzi, przez sytuację, a jednak jest napisane, i nie znaleziono w nim żadnej zdrady, żadnego fałszu, żadnego niewłaściwego zachowania. On przechodził przez cierpienia, jest takim wzorcem dla, dla każdego Bożego dziecka. Jezus czerpał siłę w tym wszystkim, wierzy, że czerpał siłę jako człowiek. Tym wszystkim, bo był człowiekiem, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Kiedy się modlił, kiedy cierpiał, przechodził przez to, przez co my przechodzimy. Dlatego jest napisane, że był doświadczony we wszystkim tak jak my. I nigdy nie Nigdy nie uległ temu, nigdy nie, nie zachował się w sposób, w sposób niewłaściwy, dlatego był czystym, doskonałym barankiem, ofiarą za nasze, za nasze grzechy. Diabeł atakuje Boży Lud i będzie to robił aż do samego końca. Będzie próbował każdego z nas doprowadzić do Upadku, doprowadzić do niewłaściwego duchowego stanu, niewłaściwych zachowań. Dlatego Piotr kończy ten list, że diabeł chodzi wokół każdego z nas jak lew, który ry ryczy. Lew, który dosłownie chce pożreć tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tak więc doświadczona jest wiara. Jest, są prześladowani przez Władzę, która wykorzystuje swoją władzę, nadużywa swojej władzy, niewłaściwie sprawuje swoją władzę. Drodzy, ileż to dzisiaj jesteśmy świadkami tego. Władze państwowe, które zabraniają zgromadzeń, zabraniają czytania pisma, zabraniają mówienia o Chrystusie, to, jest, to czynią władze. Ale Kościół nie ustaje w dawaniu świadectwa. To prześladowanie przychodzi w relacji pan, sługa, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć przełożony, czy nauczyciel w szkole, czy też przełożony w pracy, który ze względu na Twoją wiarę, naszą wiarę, próbuje atakować nasze życie. I diabeł będzie tego używał i używa. Cierpisz. Ale jeżeli cierpisz jako chrześcijanin, jako ten, który naśladuje Chrystusa, nie poczytuj to sobie za szkodę, ale niech będzie wypełnia ciebie chluba, bądź pełen chluby tej radości z faktu, że możesz to znosić ze względu na Boże imię. To cierpienie jest w domu ze strony niewierzącego męża. I może być vice versa. Może być Mąż wierzący, który jest przez swoją żonę mobbingowany, a takie sytuacje są i, i one są niedaleko, bo gdzieś tu mamy taki przykład jest pomiędzy nas, że, że niewierzące osoby, niewierząca żona wywiera ogromną presję na człowieka, który chce iść za Chrystusem. To idzie w jedną i w drugą stronę. Piotr akurat mówi o niewierzącym mężu. To prześladowanie, czy ta sytuacja trudna, słuchajcie, może wydarzać i wydarza się w samym Kościele, pośród wierzących. Popatrzcie, kiedy on mówi o tym, ulegajcie, bądźcie poddani, honorujcie, szanujcie, i tak dalej. W różnych kontekstach on mówi tak, w 8, trzecim rozdziale, ósmym wierszu, a w końcu, kiedy mówi, ulegajcie tym władzy i nawet jeśli ona jest niesprawiedliwa i ulegajcie, czy honorujcie, czy tych, 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 tych panów złośliwych i tak dalej. Mówi, a w końcu bądźcie wszyscy, mówi do kościoła, do nas, bądźcie wszyscy jednomyślni. Współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Zwraca się do Kościoła. Wiecie, myślę, że jest czasami bardzo dużo cierpienia w samym Kościele z powodu cielesnych zachowań jednych wobec drugich. No, bo czyż jest to przyjemne, jeżeli ktoś cię oczerni, ktoś cię obmówi i to nie jest osoba ze świata, tylko z kościoła. Ktoś mówi fałszywe słowa na twój temat. Czy, czy, czy tak się zdarza, drodzy? Słowo Boże tutaj jest jednoznaczne. Wyraźnie o, ty, o tym mówi, zobaczcie list Jakuba, czwarty rozdział, w czwartym rozdziale, gdzie to cierpienie nie tylko jest. Powiem tak: im bardziej chcesz się podobać Panu i bardzo Ci na tym zależy, to nawet w kościele będziesz doświadczał cierpienia ze strony cielesnych, letnich chrześcijan. Będą nawet Ci, te osoby, które powinny być zbudowaniem, zachętą, wsparciem, dlatego że będzie ich to gdzieś tam uwierało, czują się czasami zakłopotani i winni, że, że gdzieś tam pogubili pewne rzeczy w swojej relacji z Bogiem, a ten, który szuka Boga, który jest, ma gorące serce, który mobilizuje, będą próbować, myślę, trochę, trochę przesadza z tym wszystkim. List Jakuba mówi, mówi o, o takiej, zresztą o, na temat cielesności list do Rzymian, list do Galacjan, wiele, cieleśni chrześcijanie tworzą cierpienie. I powiesz, dlaczego tak jest? Ale jeśli jesteś blisko Pana, to tak jak Piotr tutaj pisze, mówi, mówi o tym, ale wy nie oddawajcie złem za zło. Błogosławcie tych, którzy krzywdzą Was. Nie jest to przyjemne. No, ja rozumiem ze świata, ale, ale ten, który jest ze mną, brat, siostra w Chrystusie i, i posuwają się do takich rzeczy. Wiemy, że Pan dokona, rozsądzi, dokona sądu wszystkiego. I wiem, że czasami po prostu trzeba porozmawiać wyraźnie i jasno. Ale mówię o samym problemie. To cierpienie jest. W końcu, w końcu, kiedy znosicie i od tamtych, i od tamtych, w końcu, pamiętajcie, abyście między sobą byli jednomyślni. Abyście między sobą zachowywali pokój. Abyście między sobą wypowiadali błogosławieństwo jeden wobec drugiego. Abyście umieli też znieść jakąś przykrość w pokorze, nie oddając złem za zło. Drodzy, nie wyobrażam sobie postaw w kościele, gdzie ludzie wierzący, że tak powiem, w cudzysłowie, idą na noże. To jest straszne. To znaczy, że te osoby już Dawno utraciły obecność Pana, że są nieświadome, jakby dopuszczają do siebie niewłaściwego ducha. Ktoś tak powiedział, kiedy czytałem na temat posługiwania darami Ducha Świętego. Wiecie, bo to jest wielka odpowiedzialność i musimy działać w Bożym Duchu. Jeżeli ktoś wierzący nastaje na drugiego wierzącego, to on mówi tam tak, jest to sprawa demoniczna, to za tym kryją się siły demoniczne. I czasami wierzący ludzie dają się gdzieś jakby omamić, przestają trzeźwo myśleć i próbują w niewłaściwy sposób reagują nie tak jak Chrystus. Tutaj Jakub pisze o takich rzeczach w czwartym rozdziale w pierwszym i drugim wierszu pisze tak: Skądże spory? Skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie? Nie macie, bo nie prosicie. Kiedy on mówi, zabijacie, nie sądzę, że tu chodzi o fizyczne zabijanie. Ale wiesz, jest napisane: Jeżeli gniewasz się, nosisz gniew, złość na brata czy siostrę. Pamiętacie, co Jezus mówił? Jak to nazwał? Co to jest w oczach Jezusa? Noszenie gniewu, złości na, na drugiego. Jezus to nazwał morderstwem. Jezus to nazwał morderstwem. To jest sprawa duchowa. A więc musisz się z tym rozprawić jak najszybciej, bo to będzie cię pogrążać, a ten, który chodzi jak lew wokół, będzie cię ciągnął coraz bardziej. Aż cię może zniszczyć. Tak więc, jeśli cierpisz, cierp w sposób. Boży, właściwy, nie dając powodów, a jeżeli jesteś niesłusznie potraktowany, jeśli cierpisz z tego powodu, powiesz tą sprawę Panu. Jeśli trzeba, rozmawiaj i wyjaśnij w boży sposób, ale nie dopuść, żeby serce Twoje było pełne gniewu, pełne złości, pełne niechęci. Podobnie pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, w szóstym rozdziale. Że, że właśnie to cierpienie to cierpienie może być nie tylko z powodu ludzi z zewnątrz, ale ono ty i ja możemy stać się źródłem cierpienia dla kogoś. Wiecie, czasami są rzeczy, które sobie nie uświadamiamy. Ja wam kiedyś mówiłem, pojechałem do jednego zboru, i po tym po nabożeństwie jeden człowiek mnie poprosił na rozmowę. I on mi powiedział tak. Wiesz, ja ci, bracie, przebaczam. Do mnie. mówi, ja ci, bracie, przebaczę. Wiesz, tak... Tak mnie potraktowałeś, że ja się nie mogłem z tym wszystkim pozbierać. Lata. Ja mówię, bracie, skoro ty minęło już, nie wiem, 20 lat, do tej pory to przeżywasz, to znaczy, że ty ciągle się z tym nie uporałeś, ale mówię, ok, ja cię przepraszam. Chodziło o coś... Yy, yy, Myśmy mieszkali wtedy w zborze, w ustroniu. Ja, ja kompletnie sytuacji nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Ale mu wierzę. On mówi, zapukałem do twoich drzwi, a ty jakby, no tak mnie potraktowałeś, że nabożeństwo dopiero będzie, żebym przyszedł na nabożeństwo. W ogóle mnie tak zbyłeś. I on nosił lata, Coś, z czym powinien się natychmiast rozprawić. Jak nie, to zadzwonić do mnie i powiedzieć: Słuchaj, pastorze, nie fajnie. Rozumiecie, możemy być źródłem, czasami nie wiemy, ale nie o to chodzi, żebyśmy się teraz, że tak powiem, oskarżali dla oskarżenia. Są sytuacje i jest ta cielesność w nas. Galacja, w liście do Galacjan w piątym rozdziale pisze Paweł tak. Wierz 24, 5, 6: a Ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje Sarsk wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli duchem czy według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi, próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, dosłownie. Nie bądź wyzywający wobec swojego brata. Ja jestem lepszy. O, ja tutaj. To jest takie, takie drażnienie. Jedni drugim zazdroszcząc. Paweł mówi: rozprawcie się z tym. Niech to nie będzie źródłem. Niech to nie będzie powodem. Nie powodujmy cierpienia. W końcu. Odwróćcie się od tego, co złe, czyńcie dobrze, szukajcie pokoju, dążcie do niego. Tutaj apostoł Piotr właśnie o tym pisze. I słuchajcie, on pisze o tym. Kiedy ja o tym pomyślę, bo mówiąc o tych cierpieniach, o tych prześladowaniach, o tym, co musieli znieść chrześcijanie, mordowani w okrutny sposób, on to pisze i dalej podkreśla. A wy macie w tym wszystkim zachować się, być świętymi. Być świętymi. Inaczej mówiąc, trzymajcie poziom, trzymajcie standard, który Bóg od Was oczekuje. Niech to nie będzie przyczynkiem, powodem. A skoro tak, to ja im pokażę. Tym bezbożnym i tak dalej. Ja im pokażę, czy to na zewnątrz, czy w kościele. Dlatego też dalej mówi, niech młodsi będą ulegli starszym. Niech będą im ulegli. I tutaj jest mowa o młodych wierze i o prezbiterach, o starszych, dojrzałych, doświadczonych. Niech ci młodsi, którzy są niedawno, na, niech oni dostosują się, będą ulegli. Tak pisze w piątym rozdziale, w piątym wierszu: Młodsi bądźcie ulegli starszym. Bądźcie dosłownie podporządkowani, bo właśnie ta sytuacja między innymi też pokazuje, czy mam poziom, czy mam standard, ten Boży standard. Bądźcie względem siebie nawzajem. Ulegli z szacunku dla Chrystusa, pisze Paweł w liście do Efezjan. Bądźcie, a więc młodsi, bądźcie ulegli starszym, ale w całym zborze pomiędzy Wami niech jest zachowana postawa uniżenia pokory, służenia, oddania sobie nawzajem. Dlatego na końcu tego, tego mówienia o, o poddaniu się, apostoł Piotr mówi tak w piątym rozdziale, w wierszu szóstym mówi takie, takie słowa „Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Jeśli mam się ukorzyć pod mocną ręką Bożą, to jak praktycznie ja mogę pod mocną ręką Bożą się ukorzyć? Czyli nie szukać swego. Nie stawiać na swoim, bo tak musi być. Nie, to nie jest postawa chrześcijańska. Jest jakieś, jakieś autorytety, i to powinniśmy ze względu na Chrystusa szanować, honorować. Ale jak ja mam być, co to znaczy? Andrzej, jak masz się ukorzyć pod mocną ręką Bożą? Ja rozumiem to w ten sposób. Ja się okazuję uniżenie, pokorę pod mocną ręką Bożą, kiedy respektuję Jego Słowo w moim życiu. Kiedy czytam, czego On ode mnie oczekuje, i zadaję sobie pytanie: czy ja taki właśnie jestem? Czy ja tak właściwie się zachowuję? Czy ja i mnie zależy na tym, aby. Być podobnym do Chrystusa, bo Piotr tu wielokrotnie mówi: popatrzcie, ile On wycierpiał. Czy Chrystus był pokorny, albo inaczej mówiąc, możemy powiedzieć, że patrząc na Chrystusa, my wiemy, że On był pełen pokory. On się uniżył. On się pozbawił chwały, przyszedł na ziemię, nie tylko stał się człowiekiem. Biblia mówi, że On stał się sługą ludzi. Nie przyszedłem, aby mi. Służono, ale aby służyć. To jest zdobywające, Piotr mówi: obleczcie się wszyscy w szatę pokory. Dosłownie weźcie, nałóżcie chustę pokory. Bądźcie gotowi umyć nogi jedni drugim. Apostolowie nie byli w stanie na początku. Jezus to zrobił. Oni nie. Oni nie. Musieli się dużo jeszcze nauczyć. Ale Jezus to zrobił. Tak więc to ukorzenie jest niezwykle ważne pod Bożą Ręką. Pod Bożą Ręką. Bo jest, jeśli ukorzyłem się pod Bożą Ręką, to znaczy, że szanuję autorytet Boga w moim życiu, autorytet słowa Bożego w moim życiu. A Pan, pokornym, chcesz mieć więcej łaski Bożej w swoim życiu to ukusz się pod Bożą mocną ręką, pod autorytetem Jego słowa. I Bóg będzie cię błogosławił. i Bóg będzie zacznie nas wywyższać na Jego, według Jego myślenia nie naszego według Jego. Staniesz się sługą, Staniesz się sługą. I apostoł Piotr, mówiąc o cierpieniu, mówiąc o uległości, zwróćcie uwagę, on wielokrotnie porusza kwestię łaski. Łaski. Mówi, że jak, jak czytamy, czytamy ten, ten, ten list apostoła Piotra, to tam przewija się bardzo mocno słowo łaska. Piąty rozdział, wiersz dziesiąty, to jest jakby takie, takie podsumowywanie. Zobaczcie, wiersz dziesiąty i wiersz dwunasty, tu jest napisane tak. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawi gruncie. I wiersz 12 mówi tak. Przez Sylwana, wiernego Wam jak nie mam brata, napisałem krótko, napominając, czyli wzywając, zachęcając i upewniając Was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w niej trwajcie. A w, w pierwszym rozdziale, na samym początku, w wierszu 13 mówi tak: znajcie Wasze umysły. Czeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Piotr mówi: Tak, jesteście w stanie przejść przez doświadczenia, pokuszenia, próby, przez to wszystko jesteście w stanie przejść tylko dzięki Jego łasce, polegając na Jego łasce w waszym życiu. Bóg nie oczekuje, że będziecie w swojej własnej sile i mocy przez to przechodzić. Bóg udzieli nam w obfitości łaski, aby mógł zająć tą właściwą postawę, we właściwy sposób działać i wytrwać cierpienie. On je tu nazywa krótkotrwałym cierpieniem. No, wobec wieczności. Życie tutaj, nasze i cierpienie jest naprawdę jak migawka. Ale potrzebuję łaski do tego. Moja cielesność chce walczyć w nieboży sposób. Potrzebuję łaski, aby w boży sposób je... dlatego Bóg wszelkiej łaski. W liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian 10, 13. Czytamy tak, to jest bardzo podobne, to jest takie świadectwo drugiego apostoła, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by, to jest słowo greckie peirasmos, oznacza pokuszenie i doświadczenie, próbę, jedno i drugie. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. To jest łaska. Nie polegam na sobie. Ja sobie nie wyobrażam być zamknięty w więzieniu na ileś lat. Dodatkowo być poddawany różnego rodzaju torturom. A tak przecież Modlimy się o prześladowanych. Ja, ja, ja nie wiem, ja tylko mogę sobie powiedzieć: Tylko dzięki łasce byłbym w stanie to wytrzymać. Tylko dzięki łasce mogę przez to w sposób zwycięski przejść. Bo przecież doświadczając różnych rzeczy, reagując niewłaściwie, mógłbym powiedzieć: Dlaczego Boże mnie to spotyka? Gdzie Ty jesteś? Dlaczego ja jestem poddany tego rodzaju rzeczom? A jednak słyszymy, że nasi bracia i siostry, poddani latami czasami, ogromnemu cierpieniu, wychodzą jako zwycięzcy. Haleluja. Są zwycięzcami. I ja myślę, że wielka nagroda ich czeka. Wielka nagroda. A więc cierpienie jest udziałem chrześcijanina w różnych aspektach. I Piotr uczy i mówi: tym się nie martw, martw się tym, aby to w tym cierpieniu wytrwać przy Chrystusie. Wytrwać w ten Boży sposób. Wytrwać zachowując ten właściwy poziom oczekiwania, jakie Bóg ma wobec nas, bo przecież w tym liście On wzywa tych cierpiących chrześcijan świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, czyli nie, żebyśmy sobie nie pozwolili na, na obniżenie tutaj standardów. Tak więc wytrwanie w cierpieniu, nie samo cierpienie, jest Bożą drogą doskonalenia i umacniania naszych charakterów. Staje się drogą do realizacji procesu uświęcenia. Nie ma innego sposobu. No bo nie dowiem się, nie dowiem się, jak zareaguję, dopóki nie znajdę się w konkretnej sytuacji. Nie dowiem się. Dopiero ta sytuacja obnaża, ujawnia mój stan, stan mojego serca, moje zachowania. Ale dzięki niech będą Bogu, że mamy położyć wszelką ufność w łasce. Łaska Boża jest nam dana w Jezusie Chrystusie. Amen. Jest dana. A więc nie będę polegał na sobie, ale przyjdę i powiem Panie, bez ciebie nie dam rady, udziel mi łaski, do tego abym mógł w właściwy sposób reagować, działać, służyć. Aby moje serce nie było obciążone zgorzknieniem, złością, gniewem i tak i tak Umiłowani. Tak pisze Piotr. Je, raz jeszcze podkreślam on to pisze na końcu. Nie czujcie, czytam z takiego dynamicznego tłumaczenia, nie czujcie się zaskoczeni intensywnością udręk i cierpień, których wielu z Was doświadcza. Nie przydarza się Wam nic niezwykłego. Raczej rozumiecie, że dzięki tym doświadczeniom wasza wytrwałość ma szansę prawdziwie się umocnić. Właśnie dzięki. I tutaj używa, u nas jest to przetłumaczone, waszą in... tą intensywnością. Najmilszy to jest 4.12. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało. Tam jest użyte greckie słowo pyros, ogień. Nie dziwcie się. Nie bądźcie zaskoczeni tym żarem, który Was pali, żarem tego doświadczenia, które jest jak ogień jest to przyrównane do pieca hutniczego, jakby Twoje i moje życie jest włożone do takiego pieca, aby wytopić z nas to wszystko, co Boga nie chwali, co przeszkadza duchowi świętemu. Piękny list. I kończąc. Jeszcze może jedno słowo o tym cierpieniu, bo ono jest tutaj bardzo ważne. Słowa Pana Jezusa w Ewangelii Jana 16, 30, 16, 33. Jeszcze chyba o Marku zapomniałem. Jana, Jana Ewangelia Jana 16, 33. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie. Nie, przepraszam. Prawdziwy pokój. A może całość to przeczytam, żeby to nie urwać. 30, 33. To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Będziecie mieć ucisk. Kiedy głosimy Ewangelię, kiedy głosimy do Kościoła, musimy mieć tą świadomość, że to nasze życie ma różny wymiar i nie jest wolne od tego rodzaju rzeczy. Jeszcze Marka 10.30. Ewangelia Marka, piękny tekst. W dynamicznym tłumaczeniu jest niesamowicie to oddane, ale ja przeczytam z Warszawskiego 10, 10 rozdział. Czytamy tutaj tak. Od, może od. 29 wiersza Jezus odpowiedział Zaprawdę powiadam wam nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, sióstr, matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. A więc kto jest gotów oddać? Jezus wyraźnie mówi: Otrzymasz dużo więcej, co prawda, wśród prześladowań, ale Twoje życie będzie błogosławione. Jeszcze raz wspomnę na koniec, zanim będziemy się modlić. Piotr mówi tutaj do nich tak, w tym pierwszym liście. Bądźcie świętymi w całym Waszym postępowaniu. Miejcie czyste serce. I zwróćcie uwagę trzykrotnie w tych takich wezwaniach do kościoła: zwraca uwagę, miejcie serdeczną albo daszcie się serdeczną miłością. Dwudziesty drugi wiersz pierwszego rozdziału. Odrzućcie każdy przejaw złości, podstępu, zazdrości czy obmowę. 2:17. Dajcie miłością, braci i siostry. Poważajcie jedni drugich. Bądźcie jednomyślni, pełni współczucia, współdziałający, pełni litości, pokory. Powstrzymajcie język od złego, odwróćcie się od złego, czyńcie dobrze, szukajcie pokoju. I znowu, czwarty rozdział, ósmy. pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie. Bądźcie gościnni. Chyba nie było nigdy jeszcze kazania w naszym zbożnym na temat gościnności. Piękna służba. Piękna służba. Dawniej to jeszcze inaczej. Dzisiaj już nasze życie tak się zmieniło, ale, ale powiem tak, do dzisiaj jestem wdzięczny za otwarty dom, gdzie kiedy się nawróciłem, ale ten dom przyjmował wielu, między innymi też mnie, jako młodego chłopaka, który się nawrócił. Pastora Edwarda, z Bielska Mogły, mogłem tam przyjść, mogłem tam usiąść, mogłem tam wypić kawę, porozmawiać, modlić się i tak dalej. Gościnność jest niesamowicie, ona pokazuje naszą szczodrobliwość, no bo to kosztuje, ale naszą miłość, naszą troskę. Dawniej bywało tak, że jak młody człowiek się nawrócił, to w zborze ci starsi, wierzący zapraszali na obiad i tak dalej, żeby był w tym gronie. Siostro Lidio, ty też to coś takiego przeżywałaś? Albo... Był w tym gronie wierzących. I on to mówi: bądźcie gościnni bez szemrania. Miejcie otwarte drzwi, otwarte domy dla siebie. Aby się błogosławić w ten sposób, troszcząc o się, a szczególnie to było piękne właśnie wobec nas, młodych wtedy. Usługujcie pozostałym swym darem łaski w Bożej mocy. Przyjmijcie postawę pokory jedni wobec drugich. Bóg w swojej łasce udziela nam sił, abyśmy mogli w ten Boży właściwy sposób postępować. Amen.